Miejski plac zabaw Jordanek jest jako jeden z nielicznych ogrodzony i tym samym jest skutecznie zamknięty. To jednak wyjątek. Na wielu placach zabaw spotkamy już dzieci i ich rodziców. Rodzice, którzy wchodzą na takie place zabaw, no, robią to trochę na własne ryzyko, ponieważ my w tej chwili nie otworzyliśmy miejskich placów zabaw i one nie są dezynfekowane. W związku z tym no, jednak namawiam gorąco do tego, żeby poczekać na to, aż place zabaw oficjalnie zostaną uruchomione. Rodzice jednak, wiedząc o decyzji premiera, nie zawsze zdają sobie sprawę z sytuacji w Kołobrzegu. A u nas wszystko rozbija się o pieniądze. Zgodnie z wytycznymi sanepidu, place zabaw mogą być otwarte pod warunkiem przeprowadzania ich dezynfekcji. Dezynfekcja jednego placu zabaw to koszt około 350 zł. Mnożąc to razy 55 czy 56 placów zabaw, które mamy w Kołobrzegu, które są miejskie, koszt jednej dezynfekcji dziennie przez cały miesiąc, no to wychodzi ponad 600 tysięcy. A gdybyśmy chcieli to robić kilkukrotnie, no to wchodzimy w jakieś niebotyczne kwoty. Urząd Miasta jest w kontakcie z sanepidem, czeka na kolejne wytyczne. A póki co do dyspozycji dzieci w Kołobrzegu pozostają dwa place zabaw. Przy szkole podstawowej numer 4 i 1. We własnym zakresie kilka razy dziennie ten plac jest przez szkołę ich własnymi siłami i ich kosztem dezynfekowany. Place zabaw i siłownie zewnętrzne znalazły się w czwartym etapie znoszenia obostrzeń i od 30 maja teoretycznie powinny być otwarte.